Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z na 60. Gram na 10 minut komentuję ruchy. Moi drodzy widzowie, dobiega końca sprzedaż szachowego eksperta do 2 października. Zapraszam do 22. można to czynić e4e5, ale też na wstępie przypominam o szachowo.pl z kodem Pan Szachuś macie 10% zniżki na zakupy. Przypnę informacje o ekspercie w komentarzu. No i zapraszam, moi drodzy. Do odcinka mamy partię hiszpańską. No i teraz tak. Kiedyś Rubinstein Akiba w dawnych czasach grywał skoczek na D4. Przyznam się szczerze, że ta idea jest dla mnie mało znana. Aczkolwiek ten ruch prawdopodobnie nie jest najlepszy w dzisiejszych czasach. No, A6 oczywiście tradycyjnie. Po zbiciu na C6 bijemy pionkiem pionkiem z d, absolutnie, no i tutaj zbić za bardzo nie wolno, to znaczy można, ale czarne będą miały dobrą pozycję, dlatego że zagramy i właśnie przeciwnik nas tutaj testuje. Gramy hetman d4 z atakiem na dwie, na figurę i na pionka, na dwie bierki można powiedzieć i teraz ten skoczek będzie musiał uciekać, następnie zbijemy z szachem, hetman się zasłoni, te hetmany wymienimy, to jest raczej wymuszone, no i czarne zostają z paru gońców, kiedy to będzie piękna nagramy myślę, z paru gońców dokładnie tak się dzieje, pionek odzyskany, hetman zasłania, tutaj nie ma mm, za bardzo co myśleć, Do, dopiero teraz można się zastanowić na pewno, co dalej. E, no dobra, mamy parę gońców, pozycja czarnych jest na pewno bardzo ładna, e, no i teraz tak, skoczek tutaj, król ucieknie, król ucieknie, tutaj jakieś zasłonki, długa roszada, no myślę, że najpierw wyprowadzenie skoczka, wielkiej filozofii tutaj nie ma, wieża zagrywa i król będzie chciał zagrać tutaj, dobra, w pożądalu, Yy, nie pozwolisz mi zrobić długiej ruszady, co kolego, bo jak zagram tutaj, to zagrasz mi tu, ale wtedy ucieknę, skoczek i tak będzie stał źle. Zaryzykujmy to stwierdzenie, chociaż nie. Długiej ruszady nie zrobimy. Zrobimy goniec e7 i zrobimy ruch goniec e6. Chcę zagrać h6. Jeżeli on zagra tutaj to ja prędzej czy później i tak ucieknę i go odpędzę, więc to nie ma znaczenia jeśli chodzi o tempo. Teraz gram H6, ograniczam gońca, ale przede wszystkim skoczka. Jeżeli nastąpi ruch goniec F4, to zrobię roszadę i tak zrobię roszadę długą. Roszada długa, z, y, tutaj z napieraniem na pionka. Skoczek E5, ale zobaczcie, przeciwnik zagrał za szybko, bo podstawia mi po prostu pionka. Tu się nic nie dzieje bodajże, skoczek może zagrać tutaj, później bicie, bicie tu pionek więcej. Zbijamy pionka. Prezenty trzeba słuchajcie brać. Szczególnie jeśli gramy w szachy. I tutaj, pionek więcej paragońców jest pięknie. Można by na przykład tak zagrać. Chociaż tutaj goniec zagra na E3. No tak, chodzi o to, że ta wieża będzie miała może ma mały problem. E, może wieża E8 ustawmy na drugą e, wolną linię. I za chwilę tymi gońcami gdzieś tam spróbujemy się przedostać. No tak, no bo goniec E3 naturalnie chyba trzeba po prostu wrócić. Nie ma tutaj za dużego wyboru według mojej oceny. Skoczek na D5 skoczek na D5. Chociaż jedną wieżę można by było wymienić. Wymieńmy tę jedną wieżę, żeby mieć z głowy. I zagramy skoczek D5. I jeżeli on zbije, to wybijamy pionkiem, prostujemy pionki. A raczej to nastąpi. No zawodnicy tego pokroju bardzo szybko wybijają. Jest świetnie, bo teraz widać już gołym okiem przewagę tego pionka. I teraz tak, tutaj, tutaj, no tego może nie chcemy. Może C6, realizować przewagę, może goniec F6. Tutaj sobie popatrzymy. Z drugiej jednak strony taki ruch, odpędzający skoczka. Skoczek zagra, mogę gońcem grać aktywnie. To może mieć sens. Może jeszcze G5 w ogóle. Dobra, F6. Jak wejdzie tu... No to wejdzie, no to sobie uciekniemy, nie wiem, na C5. Tu się trzyma, a ja może też odejść oczywiście gdzieś indziej. No i na przykład na chociaż tak C5, B4, tędy uciek. No nie no, dobra, C5. E, no tak, B5 można było wcześniej w sumie spróbować. No i teraz wystarczy, myślę, że tak y, wystarczy grać dosyć, dosyć bezpiecznie. Grozi na przykład taki ruch, chociaż tu trzeba uważać. C6, dokładnie C6 z planem goniec F5, żeby ten pionek był broniony. No i tutaj sobie uciekam grzecznie. Goniec sobie fajnie pilnuje. Zaraz zagram tutaj skoczek zagra tu, skoszę pionka. Goniec zagrał. Już wiem o co mu chodzi. Chcę zagrać tak z koczkiem, ale ja podejdę tu i są problemy. Gramy tak. Chyba, że skoczek chciał wrócić. Eee, dobrze, tylko jeszcze tutaj dźwięk ustawię lepiej, przepraszam. Aj mój błąd! Okaramba. Podstawiłem, chwila nie uwagi. Dobra, teraz są takie opcje. Bicie, bicie, jakość mniej, mogę zbić tu i dwa pionki więcej. Ale on się dorwie do pionków. Nie mogę. Tak. Zagram tu. On zbije, ja zagram G6. Lepszego wyboru nie będę. Odbiję figurę. Odbije figurę. Tyle, że właśnie w takiej wersji. E, lepiej odbić figurę z słabej wersji niż, niż mieć tą figurę mniej jednak. No tak, tak trzeba grać, niestety. On może tak, żeby tutaj odbić. No ale dobra. Tragedii nie ma, ale moja tutaj nie uwaga, zobaczcie, jakie to czasem jest proste. Chwila nie i już przeciwnik nas tutaj e, stawia do pianu. Goniec, tak, tu muszę wybić. Nie mam wyjścia. I tu muszę wybić. Mamy wieżówkę. No w sumie tak nieźle to pograł, tyle, że mi został pionek więcej. To nie pograł dobrze. Gram wieżą, mam proste ruchy, król zawsze broni tego pionka, chociaż jak on zagra tak, na B3, gram wieżą C4. No nie, te ruchy, co zagrywa przeciwnik, nie są najlepsze, słuchajcie, bo to i tak, ja i tak wieżą chcę grać sobie z tej strony, gdzie właśnie stanąłem i wybijać pionki. No teraz tu ładnie tego pionka obronię, bo mam na, mam na to czas i mogę sobie skrobać kolejne piony. No tutaj wybijemy sobie zdecydowanie najpierw tego, żeby król miał swobodę. A, idziesz po te pionki. No, trzeba zbijać. I myślę, że tak, no będziesz mi zbijał tu, jasne. No, kto pisze ten lepszy, co? Tak, tak może. To tak będę szedł, żeby oddalony pionek był jak najbardziej daleko. No i idziemy, idziemy, idziemy. Tu nie ma co liczyć. Tak, 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 tak. Nie no, bić trzeba. Tak. Tutaj, no to wygrana. Przeciwnik pozwolił. No dobra. Lecimy sobie z kolejną partią. Tym razem d4, niech będzie. d5, ok. C4, mamy Gambit Hetmański. A, obrona słowiańska nam się szykuje. Spróbujemy zestawić pułapkę. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Skoczek na F3. No to już po tym ruchu pułapki nie będzie. Słuchajcie. Sprawa jest też tutaj prosta, taka m, można grać różnie w sensie: można grać A4, żeby nie dopuścić do B5. Znaczy, B5 tak można zagrać, ale potem to fajnie podważamy. Ja bardzo lubię kombinować z zawodnikami, grając E4, prowokować ich do tego, żeby było B5, ustawiać sobie centrum. Bardzo lubię oddawać pionki. Tutaj oczywiście taki ruch nie zaszkodzi, to jest takie zawsze zaczepne posunięcie, więc A4 jak najbardziej w tym momencie. OK, i przeciwnik goniec na B7. Sorry, no i skoczek na C3. Prowokacja do B4. Ten pionek się wtedy osłabi. No i tutaj e, uderzamy. Oczywiście A6, tak, dobrze. No i teraz tak, tutaj podoba mi się takie posunięcie. Zagramy E5, żeby mój skoczek miał e, opcję fajną. A też jest możliwość zagrania E6, chyba że on zagra E6. Powinien, powinien zagrać E6. Od razu mówię. Powinien. E, tu się pojawiają też fajne opcje, jak skoczek na G5, Hetman H5. No to spróbujmy w takim razie w ten układ sobie pójść. Skoczek G5 wygląda dziwnie, słuchajcie, ale to jest e, p, według mojej oceny, znaczy też nie mojej, no tak się też grało, e, żeby wejść Hetmanem tutaj teraz. Tak można, bo jak tutaj, to ja mogę zagrać sobie Hetmanem na przykład na H3 i tam będą opcje uderzeń. Tylko teraz tak się zastanawiam, czy nie mam tutaj bicia, tutaj, tutaj szach. Król pójdzie tu, za mało figur w grze. No Hetman H5 wydaje mi się, że jest OK. Jest bezpośredni atak. Jest bezpośredni atak też na E6. E, bić nie można, bo y, wiadomo, wie, że zbijamy. E, więc jest dobrze. G6, ok. I ucieczka Hetmanem na H3. I to jest fajne miejsce. E, chociaż, słuchajcie, tego ruchu nie przewidziałem chyba za bardzo. Na H4 powinienem. Do końca nie wiadomo. Przeciwnik jednak nie był tym pionkiem zainteresowany, a musimy to już sobie zobaczyć na, yy, w analizie. No i teraz bardzo mi się narzuca to posunięcie: bicie tutaj, bicie tutaj, i tego pionka skoszę. Król będzie miał problem. Dosyć intuicyjne podejście. Jeszcze liczę sobie coś takiego: goniec wróci na C8. Zbijam Hetmana, on mi zbija tutaj. Mogę zbić tutaj. I odbiję tu dobra, to się będzie opłacało. Raczej goniec C8 nie działa, więc po tym wybiciu zbijamy sobie Hetmanem. E, po prostu tak dosyć intuicyjnie atakuje Te figury są jeszcze skrępowane. U niego w następnym ruchu będę chciał zagrać Goniec Ewa, zrobić szybko roszadę. Znaczy w następnym chcę zbić w ogóle, ale w kolejnych. Jak najszybciej zbić tego pionka. I nawet te piony mogę stracić, żeby otworzyć linię, więc jestem na to gotowy. Zobaczcie, ten układ też z tej strony nie był jakiś bardzo ważny w tym momencie, tylko tu się zaczyna ostra jazda. No ale gra agresywna przynosi bardzo często dobre skutki, szczególnie na tym niższym poziomie. No i zbijamy z szachem. No i tu sprawa też jest łatwa. W ogóle tego pionka nie bronię. Koniec e żeby wyjść ładnie. Wzięcie tego pionka groziłoby otwarciem linii. Jeszcze większe problemy pewnie by były. Słuchajcie, ja chyba mam taki ruch w ogóle. Tak się składa, że chyba mam takie posunięcie i nawet chyba taki wcześniej ruch. Chodziło o to, że ja łapię wieżę. Zobaczcie, nic prostszego, żadnego szacha z odsłony nie ma. Goniec f6 może nastąpić jedynie, żeby tu obronić. No to wtedy zbijam pionkiem i tu zbijam i przewaga materialna. Znaczy odzyskuje, ale też z dobrymi właśnie tutaj perspektywami. Więc y hetman g7, dlaczego by w taki prosty sposób nie złapać wieży, co nie? Wieża, potem skoczek, no ten skoczek też nie może wyjść, więc narobiliśmy tutaj bałaganu przeciwnikowi. No i o to chodzi właśnie. Tu prowokacja do wymiany. Rzecz jasna, zbijamy wieżę. Tu wybicie, tu wybicie, chociaż jeszcze patrzę, że tu, ale nie wzięcie gońca, bo tu mógł sobie trzy tu mógł sobie walnąć tego piona. Skoczek raczej odejdzie, no ale tutaj też jest fajna przewaga, więc tu nic nie grozi, tam skoczek nie odchodzi, ale wezmę pionka na H6. Znaczy to chodzi o to, żeby od razu odejść tym hetmanem. Roszada za chwilę zostanie zrobiona. Zobaczcie, no nie pozwala mi zrobić roszady. Cały czas mi oddaje materiał, więc zbijam. Chciał skoczkiem na A6 prawdopodobnie grać. No tutaj to już jest... Ha, moment. A dobrze, tutaj, tutaj... Tutaj i tu. Tu i Roszada. No to jedziemy. Czyli kolejne zabiegi kosmetyczne. A jednak się bał, albo nie widział tego zbicia. No to skoczek D6, niech się właduje. O, i nawet jak tu mi zbijesz, to tak. I tam będą też y, dobre widoki na dobrą grę. No jednak Roszady nie zrobię, jak widać. Ale król bezpieczny, więc spoko. Y, taki wjazd W sumie miałem... No tak, możliwe, że taktycznie gdzieś tutaj jeszcze lepiej można było zagrać, no ale dobra. Zbijamy tutaj, otwieramy wieżę i pakujemy się hetmanem na pole F8. I tyle. Zbijamy, już grozi taki ruch. Chociaż skoczek się zasłania, jeszcze widzę. Ale mimo wszystko mam taki ruch, król odchodzi, zbijam kolejną wieżę. No, i w gambicie hetmańskim, zobaczcie, na tym poziomie wyszło bardzo e, szybko, przyjemnie, ale to też wynika z tego, że rzadziej gambit hetmański jest grany. No, jest tutaj takie posunięcie. No to wieża C6, prosta taktyka. Jak Hetman tu odbija, to wieża G7. Dokładnie. E, przejrzyjmy sobie te partie, bo tu się fajne rzeczy działy. E, I zobaczmy. Pierwsze ruchy są ok. No i teraz tak. Ruch E4 jest ruchem też jak najbardziej dobrym. B5, tutaj A4, koniec B7, skoczek. A6, E5. No właśnie, E5 jest ruchem już takim trochę podejrzanym, ale te, tego typu ruchy też są być, Ale E5 mi się podoba, bo tu są jakieś tutaj fajne, fajne rzeczy. E6, dobrze. Skoczek wleciał, też ruch podejrzany, ale właśnie w dawnych czasach, w latach tam 60., 50. tak grano. E, I to nie miało znaczenia, jaka jest to cena silnika, bo silników nie było. E, a ten ruch może przysporzyć przeciwnikowi kłopoty. No jest H6, skoczek Hetman wleciał, to jest według silnika już niedokładne. G6 i Hetman H3. E, dlatego, że maszyna liczy właśnie Hetman D4. I trzeba było wrócić, no ale to są takie pozycje, gdzie ciężko człowiekowi to rozgrywać, według mojej oceny. Znaczy ciężko, w sensie, no, pionki są brane i tak dalej, ale to nie jest oczywista sytuacja, dla silnika jest. Goniec E7 i uwaga, ten ruch jest zły i Krzysztof zagrywa skoczek E6, czyli dwa wykrzykniki, dobre wyczucie tutaj pozycji, silnik bije, brawo. Hetman D7, no to tutaj się już sypie, co tutaj należało zagrać? Królew 8 w ogóle, czy jakieś tam H5? Nie rozumiem ruchu H5, ale okej. Okay. Hetman D7 bicie tak jest i od razu każe grać Hetmanem na G7 tutaj jakbym to też przeoczył goniec B4 i co? ha i że Hetman broni G7 to takie właśnie przeoczenie z mojej strony taki ruch, no ale Hetman G7 już teraz wykańczające tak, no tutaj to już chyba nie ma co za bardzo analizować dobra, lecimy sobie z kolejną partią a no także ciekawe, ciekawe to tam było. Silnikowe. Posunięcie E3. Dziwne. Zagrajmy E5. C3. Jeszcze dziwniejsze. E4 mi się narzuca. Chodzi o to, że jak zagra tak czy tak, to bije, i będzie miał takie jeszcze piony w centrum. E, no jak on zagrał dziwnie, no to ja zagram też dziwnie. Niech będzie E4. Jak on zagra, to ja zbijam w od razu. Tak jak on wygrał obronę skandynawską. No dobra. Hetmar H5. Zobaczcie, bronimy pionka. No bronimy. Z wyprowadzeniem skoczka jak najbardziej. <grywy> Dobry jest ziomeczek. Jak zbiję tu, to on mi zbija tutaj. No spryciula. Naprawdę spryciula. I muszę na to dobrze zareagować. Kurczę. Patrzcie, co tutaj się dzieje w ogóle. D5 nie mogę. Znaczy mogę tak zagrać. A, tu będziesz mi atakował. No dobra, Hetman 7, bronię. No jeżeli on zagra tak, no to zagra. <grym> Muszę chyba tutaj zagrać. Czy on mi bierze pionka? Znaczy tego będę mógł wziąć? No dobra, skoczek na H5 albo na, w ogóle na G8. Nie, no na H5, zagrajmy. No tu grożę z biciem, więc nie tracę jak coś to pionka. Ale muszę przyznać, że bardzo oryginalnie zagrał. Mam ruch b6 i mam ruch taki. Nie, na no c6 też mam ruch. C6 będzie lepszy, żeby zagrać d5, żeby tu nie było takiej akcji. No koniec, dobra, g6, jasne. Jak wybijesz, to wybije, niby słabe pionki, ale już białe pola u niego będą trzeszczeć. Szukamy plusów, które są faktycznie realnymi plusami w tej sytuacji. B4 upodobał sobie ruchy pionkami. No dobra, gramy D5, otwieramy gońca. Widzę, że takie tylko jakieś pułapeczki próbował przeciwnik tutaj zastosować. Bardzo dziwnie, jak na ranking 1500. No i teraz tak, tu jest atak. Chyba zagram C5. Wygląda to solidnie, bo tam goniec mógł mnie straszyć. A taki ruch jest w ogóle niegroźny, bo gramy skoczek C6. Nawet po gońcu gramy goniec D7, nawet jak tutaj zbije pionek, może sobie wisieć cały czas sobie stać, ale teraz to chyba b wzmocnijmy ruch c5, myślę, że to proste ruchy i ta figura po prostu już sobie nie pogra, nawet taki ruch nie zaszkodzi, bo jest właśnie bicie w przelocie, koniecznie i po takim ruchu nawet mam fajny wjazd tutaj skoczkiem tylko pytanie, czy ja chcę tak grać, nie chcę, chcę zagrać goniec g7 celować sobie w tę stronę nie pozwolić zagrać skoczkowi no i zrobić za chwilę roszadę. Myślę, że też skoczek szybko fajnie wychodzi. No tutaj czarne są według mnie świetne. No w ogóle jeszcze. Ha, sorry, nie mogę skoczek F4. Hetman broni. A widzicie. Och, taktyka na każdym poziomie tutaj może kuleć. Teraz mogę. Ale nie muszę. Skończę rozwój. Skoczek prawdopodobnie wyjdzie. Ten skoczek w sumie też pilnuje takie ruchy jak H5. Niech sobie stoi. Sprowokujmy go i zagrajmy goniec G4. Sprowokujmy go do F3, wtedy jest plomba na E3. Co on będzie musiał się jakoś tam zasłonić skoczkiem na E2 czy na F3. No i szybko wyprowadzę ostatnią figurę. Wejdę na E5. Myślę, że to będzie najprostsze. Też są takie fajne prowokacje. Skoczek G3, tylko wieża zagra tu jak bicie, to tutaj. I tutaj fajnie odzyskuje, ale na G3. Prawdopodobnie jak zagram, tu, to on zbije, tylko że po tym jest lepszy ruch wieża G1, według mojej oceny. Nic z, z tego nie będę dobrego miał, więc wyprowadzam sobie skoczka. Nie będę blefował, bo z dobrym zawodnikiem ten blef by się na pewno nie udał, ale no, ze słabym też tego nie chcę robić, znaczy słabym, słabszym. Ale zobaczcie, teraz tak, długa rozszada nastąpiła. I przejść trzeba do konkretów, chyba trzeba tak zagrać. No trzeba tak zagrać. Spróbować wymienić. Hetman wybije i tam będziemy celować. Poza tym po tym ruchu jest bicie tutaj. A pogoniec E2, strzałka, 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 strzałka. Może tu do końca? Któż to wie? Patrzcie, jak on. On jakoś tak jakby wyszedł z tego. Aha, mam koniec F5 jeszcze. Taki ruch to tutaj, tu na związaniach nie będzie dobrze się trzymał. Jeżeli odejdzie Hetman, no to tam wjazd jest skoczkiem, powiedzmy. Też można tak, znaczy tak. Tu mogę zagrać, będzie też bardzo fajnie. Goniec będzie paraliżował wszystko. Tyle, że jak zagram tutaj, on wybije to widełki, a jeżeli zagram tutaj, on zagra na przykład tak, to bije i grożą widełki tak, On może też zbić tu. Ja tu za takim wieżę, On mi tutaj trzaśnie. Nie no to dobra. Też nie będziemy blefować. Zagramy sobie tak. Wolę jednak wymienić tego gońca z jego strony. I tutaj już jest pięknie. Skoczek też wieczny na bandzie. Oczywiście on tam się kiedyś wykaraska. Na razie jest, jest mu tutaj dobrze. No i kolejną rzeczą będzie na przykład zagranie A6, żeby otworzyć wieżę. Też proste rzeczy. Yy, tutaj to chyba. A, zaraz mogę wziąć pionka. On mi zbije tutaj, ja zbiję, ty mi zbijesz tu. Nie chcę wziąć pionka, nie blefujemy po raz kolejny. Nie, tu atakuje. Oczywiście on może zagrać skoczkiem, to wtedy odejdę tak, odchodzę tak. I wszyscy zadowoleni. Jeszcze nie on zagra z powrotem. No może. Uuu, bardzo sprytnie. Ale chwila, chwila, chwila. Czy zbicie nie będzie ciekawe? Ja wiem, tracę Hetmana, ale zbijam wtedy tutaj z widłami. Gońce przeszywają pozycję króla. On będzie musiał odejść Hetmanem. Ja zbiję tu, on zbije. Hmm, tutaj. Moment. Tu, tu. Kusi mnie to bardzo, tak? Powiedzmy tak. Mogę wtedy też odejść. Bardzo jest to wątpliwe. Ale ciekawe może być. Bardzo wątpliwe. Oczywiście każde odejście normalnym gońcem, na przykład tutaj, będzie, będzie, będzie bardzo dobre i sobie spokojnie można te pozycje grać, ale bardzo mnie kusi. Takie bicie, takie bicie, poświęcenie Hetmana, tutaj, tu. No za dwie figury z jakimś tam atakiem, ale król odbije. A! Zamykam oczy. To nie jest na pewno złe, ale zamykam oczy, niech będzie. I jeszcze się zastanawiam nad tym ruchem, chociaż nie, on wejdzie tu. Bo jak zagram tutaj, to jeszcze nie wiadomo, gdzie ten goniec ucieknie. Może tu, wtedy strzałka. Ehm, może tak w ogóle jeszcze, on no, zbije tu. A ja wtedy zbiję tu. To są ciekawe rzeczy. Zaryzykujmy. W ogóle zmieniłam, zmie zmieniam koncepcję ataku. Figura za Hetmana. Słuchajcie, ale z takimi końcami, z długą roszadą też się prosi, żeby poświęcić. Brakuje mi skoczka do ataku, ale to już nie można mieć wszystkiego. Taki ruch nie działa, bo bije. Taki ruch, nie wiem, tak to tak i będzie groziło tutaj. Skoczek, a skoczek tutaj ma fiast. Hmm, może warto było to uprościć. Mogę przegrać też na własne życzenie. To, totalnie super pozie, ale, ale no właśnie, dla... Dla, tutaj, dla sportu, powiedzmy, to poświęcenie Hetmana trzeba było wykonać. Dlaczego w ogóle lubimy poświęcać Hetmany? Słuchajcie, no, według mojej oceny, poświęcenie Hetmana jest bardzo widowiskowe. Jak się wygrywa wtedy partia, to już w ogóle jest pięknie. No, zobaczymy, no, koleś musi chmienić. E, ja na jego miejscu coś takiego zagrał, ale wtedy tutaj. No właśnie, tutaj jest i też nie jest dobrze u niego. E, no i taki ruch się wiąże z takim ruchem na przykład. Tutaj, tutaj. Mm, ale bicie tu jest też ciekawe. Dobra, bijemy, otwieramy gońca. Aha, goniec może zagrać tu, ale dobra, wtedy ja biję skoczkiem tu i gram tak. Też przeszywam z tamtej strony. I tu będzie też wjazd. Co się, co się odwlecze to. Poczeka. E, tutaj, no i co, wybicie? Trzeba. Czyli mam drugą figurę za Hetmana, jest dobrze. Chodzi o to, żeby wybić obrońcę punktu C4. No, no on musi zbić królem. Ja zbiję wieżę. On ma problemy. Ma, dobra, ma problemy. Na pewno tu dobrze silnik to musi oceniać. Jakby się już wzięło trzecią figurę za Hetmana, to już w ogóle miodek. A, no to słuchajcie, no to teraz mam taki ruch. No to nie, no to to odzyskuje Hetmana. Dobra. Za dwie figury mam wieżę. W tym całym zamieszaniu, jak widać, może mi tam wymienić to oczywiście. Jak zagra wieżą i zdwoi, no to yy, H6 chyba mnie ratuje, żeby król miał furtkę. Ale nie chciał. No i myślę, że tutaj trzeba skoczka uruchomić. No, skoczek na D3 będzie stał świetnie. Może się gość pomyli, zagra wieża E1, często tak bywa. A jak tak zagra, no to również tam, nie wiem, gońcem, skoczkiem to go zamknę bo skoczkiem szach końca trochę wyprowadzę. Mm, ok, no to szach i jest opcja bicia tutaj jeszcze piona, co nie jest najważniejsze, ale jest opcja i trzeba opcję sobie tworzyć. Dokładnie, no zbijamy, bo mam dobre odejście z szachem również. I koniec F8, chyba tędy sobie tutaj zawitamy. Mm, niech będzie tak, bo tam opcja szacha jest też ciekawa. to też przeciwnik jest w takich w, takim, w, takim, w takim, tak złapany troszeczkę, można powiedzieć. A może pioneczkiem siatka matowa się powoli tutaj robi dobra. No, i teraz tak, tutaj Król C2. Tutaj z szachem Król zbija pionka, goniec B4, Król zbija szach i widełki, figura więcej. Ale on mi pójdzie po te pionki, i mogę mieć jeszcze takie. A, no właśnie, mogę mieć jeszcze takie problemy, można powiedzieć. Małe. Dobra, zagramy tak, żeby uruchomić króla. On zbije pionkiem, i idę królem. Żeby mój król już grał. Słuchajcie, już nawet w tej kombinacji niby było fajnie, ale na końcu tam goniec zbierał pionki. No i teraz nie wiem, no zagranie takie powiedzmy i zbicie pionka będzie najprostsze. Tu zdążymy wszystko zrobić. Dajmy szacha wieży. Można było dać szachon. On odejdzie. Właśnie potem. A to w sumie bez znaczenia chyba. Dobra, grajmy proste szachy. Spróbujmy tutaj wymienić. Nie chcesz? Słusznie. Zresztą. O, może jakiś h Wyczekujący ruch. No, nie wiem. Tak, tak, tak. Tak, tak by zagrał. No to H5, ok, jest ok. Tu wieża po prostu nie ma przestrzeni do gry. Żadnej wolnej linii nie może zająć, więc tu jest dobrze tymi figurkami. Dobra, sam zagrał tu gość. Chce zbić pewnie tutaj. Mm. Może tak i tak spróbujemy w ten sposób, bo on też może zbić tu. To wtedy wymiana, no i tutaj zbijamy pionki. Wierzę, zagra tu, a jednak nie. Niech będzie tak z planem G5. Szacha można było dać jeszcze, żeby nie wpuścić króla. No dobra, ale tak, już pionek tutaj daje radę. Ale moment! Co ja zrobiłem? Przecież on zbija. I on mi zbija pionka. O kurczaczki! Matowanie gońcami mi się szykuje. O ile nie zremisuję tej pozycji. Co ja zrobiłem? Goniec broni, król musi podchodzić. Król musi podchodzić, król nie miał. dobra. A, no tutaj, jak zagra tutaj, to dostaje mata. No, szczęśliwie dostał mata. Taki rzadki mat, to nie? Hej, ale słuchajcie, aż, no naprawdę, trzeba czujnym do samego końca. Przeglądamy tę partię, bo była ciekawa. E, ciekawy jestem, czy ta kombinacja w ogóle wchodziła. No, słuchajcie, no to, co on zagrał, ja też tutaj, bzdurka, no ale dobra, jest tak. Jak to wykorzystać, panie silniku? A, silnik mówi po prostu graj H6. Najprostszych ruchów, słuchajcie, nie jestem w stanie zauważyć. G5, tutaj cały czas jest dobrze czarnymi. C6, ok, to pomijamy. B4, bzdurka. Dobra, D5. Dobra, przejdźmy sobie, tutaj wiadomo, że jest duża przewaga. Co jest lepszego w tej sytuacji? Normalne wyprowadzenie figur. Widzicie, w przelocie jest ok, gonicki 7. Dobra, takie kombinowanie. Tu się nic złego nie dzieje. Nie ma jakiejś spektakularnej wygranej. No, szach jest ok, bardzo ok, jest szach. Jakiś Hetman E4, jeszcze. A to tam wiadomo, trzeba trochę policzyć, ale to jest wszystko ok. To są ruchy takie powiedzmy równorzędne. No i dobra, i teraz. I teraz Krzysztof jest minus 3,5 praktycznie, czyli wygrana czarnych. Tak jak mówiłem, wystarczy odejść gońcem jest świetnie. I jest bicie. Poważny błąd. No ja sobie zdaję sprawę, jak to się ocenia na plus 2, ale weź i się broń. Tutaj. No dobra. Każe bić tu i dalej przewaga białych, a jak zagrałem, tak. Sprawa prosta. On powinien zbić. Ja zbijam i on końba jeden, to co ja pokazywałem wcześniej. Czyli e, przesadziłem bardzo poważnie. No ale to trzeba było się jeszcze obronić. A jakbym zbił. Hetman, tu to liczyłem. No tu liczyłem też. Król by zbił. No i co? I nic. No dosyć proste liczenie i odejście. No i faktycznie nic nie ma. A to było tak kuszące. No dobra, poszło tak. I on zagrał błąd C4. No to panika, no to wiecie jak to jest, nie? W ostrej pozycji jeden poważny błąd i koniec gry. Tak, bicie. Hetman B4 poważny błąd. Skoczek F4 pokazuje, żeby zagrać tu widełki grożą. Ok. Nastąpiło jednak bicie z mojej strony. No i tutaj, tak. No tutaj wykończenie już może trwać i więcej ruchów, i mniej ruchów, ale tu już chyba tak się udało bez problemu. Cały czas już pod kontrolą. A jeszcze to paragońców mnie ciekawi na samym końcu. I tu zagrałem. No no to też jest wygrana minus 3. Myślałem, że wypuściłem. Jednak tu remisu nie ma. Król musi po prostu szybko wracać. No i właśnie. Po król A5 trzeba. No, wybiłoby się te pionki i matowanie. A tutaj ładny mat na samym końcu się okazało. Jeden z ładniejszych matów w ogóle, jak mi się udało chyba zagrać w końcówce. Dobra. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, dajcie łapkę w górę, komentarz, będzie mi bardzo miło. Na razie, cześć.